Cześć, dzień dobry, witajcie w 52 odcinku Przegranych. Witam was serdecznie z mojego nowego, świeżutkiego, gliwickiego studia. Słuchajcie, jak zawsze, housekeeping na początek. Jest 6 lipca 2017, 21 minęła. Bardzo dziwnie czuję się z tym, że zaczęliśmy o czasie, w miarę, że nie było problemów technicznych. Zobaczymy, jak będzie. No i tytuł dzisiejszego odcinka to nerdowska, subiektywna, troszeczkę spekulacyjna analiza tego, dlaczego akurat PlayerUnknown Battlegrounds zażarło na rynku, dlaczego jest nieźle. Ja przyznam, że wiem mało, dlatego zaprosiłem ludzi kompetentnych. Pomysł na audycję wziął się stąd, że dyskusja była na naszym zamkniętym forum. Jak zobaczyłem, jak ludzie zaczynają się przerzucać argumentami, które zahaczają o analizy wręcz takie akademickie, to pomyślałem: ej, chłopaki, chłopaki, ej, czekaj, ale to chodźcie na kanał, zróbmy to po Bożemu. I jest jak jest. Zaczynamy odcinek 52. Tadek, ze względu na problemy techniczne, dzisiaj kamery nie będzie mieć, ale obiecał, że w zamian będzie bardziej merytoryczny od Tomka i Łukasza. W związku z czym możecie się spodziewać tego, że będzie im przerywał, będzie tryhardował, jak to się mówi. Także zapraszam wszystkich do tego. W kolejności jesteście następującej: Tadek, Łukasz, Tomek. Jakbyście się mogli przedstawić dla tego promila ludzi, którzy was nie znają, to cześć, chłopaki. Cześć, jestem Tadeusz i ja jestem tym problemem technicznym. Po prostu schrzaniłem, a nie tam, że problemy techniczne. Dziękuję jednakowoż Tomek, że mnie tak tutaj Przestań, przedstawiłeś. przestań. No i tak, jestem uzależniony od Puba od 3 miesięcy. Od 3 miesięcy. Ile masz tych godzin? 300, czekaj. Już ci mówię. 315. Ale minus 315. 10, bo 10 godzin, bo pamiętam, że zostawiłem włączony komputer, więc tak 305. A nie, to w ogóle. Słabo, no, ale czuję się dosyć kompetentny. Dobrze. Cześć, Hacy. Cześć. Nazywam się Łukasz Hacura. Większość w GameDevie mnie zna jako Hacego. W PUBG grałem tylko 111 godzin. Czuję się w niego bardzo niekompetentny. No i tak zmęczony trochę tą grą, bo mi dużo w życiu miesza, bo jak codziennie o 9 trzeba siąść i grać 4 godziny w tą grę, bo to tak mniej więcej trwa od kilku tygodni, to potrafi namieszać w życiu. Więc coraz mniej lubię tą grę, ale bardzo chętnie o niej będę dzisiaj rozmawiał. Spoko, też miałem przy 111 godzinie kryzys. Cześć, Tomasz. Cześć, z tej strony Tomasz Dąbrowski, warszawskie studio Rockhard. A jeżeli chodzi o Paba, to chyba najmniej doświadczony z nas wszystkich, bo dopiero dobijam do mojej pierwszej seteczki, ale też czuję się mocno wciągnięty przez tę grę i myślę, że to jest dosyć duży fenomen. Dobra, chłopaki, Hacy, ty żeś redagował nasz skrypt, ja go teraz odpalam, Tak. przewijam ludziom na ekranie, a ty jakbyś mógł wprowadzenie, jeśli chodzi o to, na jakie rozdziały dzisiejsza audycja będzie podzielona. Okej, no to zakładam tak naprawdę, że większość ludzi, którzy będzie słuchało tę audycję, wie, czym jest PlayerUnknown's Battlegrounds, ale gdyby tak nie było, to szybki opis, o czym my w zasadzie rozmawiamy. Kilka faktów takich rzuconych, żeby ludzie wiedzieli, jaka to jest skala sukcesu dla nas, bo jest ogromna. I potem przeszedł do pytania, które jest jakby wstępem do tego, dlaczego według nas, no właśnie, będziemy się zastanawiać, dlaczego odniósł sukces. Ale generalnie rzecz biorąc, gier typu PUBG było, czyli tak zwanych gier Battle Royale, było mnóstwo i sobie opowiemy troszeczkę o nich i o takim fenomenie, bo PUBG się wywodzi z takiego nurtu survivali i o tym warto, wydaje mi się, wspomnieć. No i potem przejdziemy do faktycznej analizy PUBG'a na zasadzie, co takiego faktycznego w tym PUBG jest innego od tych wszystkich dziesiątku innych gier, też w Early Accessie, które tym Battle Royale się zajmują. No i będziemy sobie tak naprawdę hipotetyzować, no bo pamiętajmy, że to są opinie, tak? Wszyscy jesteśmy z Game Devu, ale tak naprawdę ilość zmiennych, jaka wpływa na sukces gry, jest tak gigantyczna, że specjalnie nazwałem to, że to są hipotezy, jakie będziemy stawiać.
i prawdopodobnie nie udowodnimy żadnej z nich, ani nie obalimy, ale z dyskusji może pewien obraz się wyłonić. I wydaje mi się, że akurat PUBG w przeciwieństwie do wielu, wielu innych sukcesów jest czymś, z czego też można się nauczyć troszeczkę, w sensie, że warto zrobić tą analizę. No i sobie to podsumujemy i na końcu sobie trochę opowiemy o tym, o tych naszych kilkuset godzinach w PUBG. Mam nadzieję, że bardzo krótko. To miał być tylko taki, wiesz, closing statements. No i tyle. No. Okej, jeszcze tylko, bo zapomniałem przewinąć. O, to jakieś nawet YouTube są. Nie wiem, czy jestem gotowy, żeby je wyświetlać, ale coś wymyślimy, najwyżej coś tam. To znaczy, ta reszta poniżej to są takie notatki, które sobie zostawiliśmy z poprzednich tych. Skrypt tak naprawdę się w jednej stronie zamyka. Dobra, tej na górze, nie? Dobrze. To możemy jechać w takim razie. Czym jest pub, taki, do którego się chodzi? Dobrze. Sucho było. Widać, że ja tym zupełnie nie znam, chłopaki, oddaję głos do studia. No to Tadek. Tadek, ty jesteś merytoryczny dzisiaj. Jedziesz. No więc jest wyspa 8 na 8 kilometrów. Na tą wyspę zrzucanych jest 100 osób. Każda jest goła i wesoła. Może mieć na sobie tylko vanity, czyli ubranka, które można zresztą sobie później tam odlokowywać, i pas z narzędziami, w którym można zebrać kilka podstawowych przedmiotów. Na wyspie w budynkach porozmieszczane są przedmioty. Tu mówimy o broni, sprzęcie, modach do broni, amunicji, całej masie różnych rzeczy. Aczkolwiek wbrew pozorom nie ma tego aż tak dużo. To znaczy, jeżeli porównamy to do innych gier, to tutaj jest dosyć skromnie nawet. No i zadanie jest proste. Musi jeden przeżyć. Wszyscy muszą zginąć, jeden przeżywa. Jeżeli gramy w teamach, to musi przeżyć nasz team. Można grać solo, duo, trio albo we czterech. No i tak znaczy, jak technicznie, mówię, technicznie rzecz biorąc, trio we czterech to jest jeden tryb team. Tak, on chyba tam miesza, nie? Tak. W sensie trójki grają z czwórkami razem. Ale właśnie, nie jestem do końca. A dobra, no nieważne, pewnie tak jest. W każdym razie jeden z wygrywa, jak wygrywa, to wygrywa złotego migdała. Nie, teraz jest znowu kurczak chyba w polskiej wersji, to się zmienili. Czyli koniec i bomba, kto wygrał, ten trąba, że sparafrazuje polską literaturę. Nie ma żadnej nagrody oprócz bragging rights i tego, że się jest dumnym z wygranej. Gra jest hardkorowym dosyć, ale nie bardzo hardkorowym survivalo, skradanko, strzelanino, TPP, FPP. O, tak powiedział. Okej. Okay. No to może przejdźmy do tego, jaki jest tego efekt, tak? Efekt tej gry, która tak naprawdę wydawałoby się z opisu jest dosyć niszowa. Gier tego typu było mnóstwo. Z technicznego punktu widzenia jest to gra poprawna w wielu miejscach, troszkę mniej niż poprawna, ale nie jest żadnym ewenementem, jak gdyby cudem technologii na pewno, czy też grafiki, czy narracji. I zarobiła, przychodu przyniosła ponad 100 milionów dolarów. Na 100 graczy czeka się dosłownie kilka sekund, zanim się odpali ten 60-sekundowy countdown. Czyli tak jak bardzo dużo gier multiplayerowych ma problem ze znalezieniem graczy, ma problem z matchmakingami. To jest bolączka współczesnych gier, że po prostu jest ich tak dużo, że ten matchmaking jest utrudniony, zwłaszcza jeżeli mamy jakiś nasz ulubiony tryb lub coś w tym stylu. Natomiast do PUBG po prostu się wchodzi i się gra się od gra. Razu, natychmiast. Więc to jest takie... Czy to jest moment, żeby powiedzieć, dlaczego tak jest, czy to później będziemy rozkminiać? Nie, to później. To jest jak gdyby chciałbym takie podsumowanie sukcesu, tak? To są ludzie, którzy relatywnie z branżą taką bezpośrednio komercyjną nie byli związani, bo oni się wywodzą z moderskiego środowiska, o czym sobie później powiemy. Wait, bo chyba zapominamy jednak o jednej ważnej rzeczy. Nie do końca tak jest, bo to jednak jest robione przez firmę, która jest bardzo doświadczona. No, znaczy inaczej, jak patrzę, co wypuścili na E3, to nie wiem. Wydaje mi się, że są bardzo... Bluehole zrobił Terę, tak? Czyli dosyć duże i znane MMO koreańskie. W związku z czym na pewno nie mamy do czynienia z małym teamem kilkunastu osób, tylko jest to fabryka. Chodzi mi po prostu o to, że to nie są ludzie, jakby nie wiem, jak to powiedzieć, wchodzący się z mainstreamu, to nie jest taka machina, wiesz, na zasadzie jak nie wiem, jak Overwatch na przykład, tak? Mm-hmm. Gdzie tam mamy całą machinę zaprojektowaną od A do Z na sukces. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Taką znaczy, po prostu... no nie ma takiego całego wsparcia wielkich firm, ale... Tak.
A była pokazywana na E3 na dwóch wystąpieniach, jest bardzo wysoko oceniana, aż sobie spojrzę na Steamie, jak ona w tej chwili wygląda. Players Unknown. I wygląda to tak, że na Steamie ma mostly positive przy 67 tysiącach reviewsów. To jest gigantyczna ilość reviewsów. Gigantyczna ilość. Tak, ma 76%. Więc i to jest Early Access. Tak, no pamiętajmy, że to jest Early Access, aczkolwiek to akurat nie jest jakaś specjalnie wyjątkowa sytuacja dla tego typu gier, o czym sobie powiemy zaraz. No więc wydaje mi się, że to pokazuje mniej więcej, czym jest PUBG. No i teraz znowuż bym oddał głos komuś na zasadzie, zacznijmy, w ogóle wypadałoby zacząć od początku. Jeszcze, jeżeli chodzi o sukces, to jeszcze jedną rzecz bym tutaj dorzucił, bo nie tylko kilkaset tysięcy ludzi gra w tą grę non-stop, ale też jakieś kilkadziesiąt, czy też momentami kilkaset tysięcy ogląda to. To jest mega fenomen. Mam przed oczami stacy, bo tutaj mam dokładnie do tego jestem przygotowany. Mam stacy Most Watched Games, czyli najbardziej oglądane i najbardziej streamowane gry na Twitchu. No i po kolei tam są pierwsze cztery miejsca, będę jechał od tyłu, jest to czwarte miejsce najbardziej oglądanych gier. Jest to Hearthstone i jest to 13 500 lat. Trzecie miejsce jest to Dota 2, 13 700. No i na pierwszym miejscu nie ma zaskoczenia, wiadomo co jest na pierwszym miejscu. Jest to oczywiście League of Legends, które ma prawie 30 000 lat oglądanych, ale na drugim miejscu po trzech miesiącach streamowania jest PUBG z prawie 16 tysiącami, czyli w ciągu trzech miesięcy zrobili no ponad połowę, bo tam jest 28 800, tak? Czyli ponad połowę tego, co League of Legends zrobiło w ciągu ostatnich 5 lat streamowania. Więc to chyba pokazuje. I oczywiście w Most Streamed jest tak samo, czyli pierwsze miejsce jest LOL, drugie miejsce jest PUBG, tylko pierwsze miejsce LOL ma 402 lata wystreamowane, a PUBG ma w ciągu tych trzech miesięcy 360 lat wystreamowanych, czyli 40 lat mniej. Już. No, więc generalnie niezaprzeczalny sukces, tak? Tutaj jest sukces ogromny i on jest tak gigantyczny, że zaczynali się Devi przerzucać analizami, skąd ten sukces się wziął. Natomiast wydaje mi się, żeby móc rozmawiać o PUBG i o jego sukcesie merytorycznie, wypadałoby powiedzieć troszkę o historii, jak gdyby w ogóle, jak doszliśmy do tego miejsca, tak? Bo w ogóle Battle Royale jako koncept ma już trochę... Właśnie, opowiedz mi, bo ja nie grałem w takiej gry w ogóle, chętnie się dowiem. Tak, no Battle Royale w ogóle jako koncept, to też była taka rozmowa. Ja się nawet dowiedziałem, bo dla mnie Battle Royale to zawsze był japoński film. Potem się okazało, że to jest japońskie anime, na podstawie którego zrobiono film, a te anime to było opowiadanie, na podstawie którego zrobiono anime, ale nie wiem, czy tutaj szyję, bo widziałem było, tylko było. Film. Chyba książka, albo opowiadanie, albo manga, jakoś tak. No, w każdym razie Battle Royale na pewno należy do takiego, no jest kultowym filmem japońskim z poprzedniego milenium, w którym... 2000 rok, technicznie 2000 dokładnie? A, tak, technicznie z naszego. Okej. Oczywiście koncepcja jest abstrakcyjna, bo jako że japońskie dzieci były bardzo rozwydrzone w tym futurystycznym świecie przedstawionym w filmie Battle Royale, no to organizowali co roku coś takiego, że wybierali tam, już nie pamiętam czy ad random czy nie, ale wybierali jakąś klasę taką pseudogimnazjalną i wywozili ją na wyspę i na tej wyspie oni mieli założone na szyję ładunki wybuchowe i tam było tak właśnie, że oni dostali akurat nie tak jak w PUBG, że ten staw znajdowali, chociaż też tam można było znajdować, ale dostawali swój plecak na samym początku z random lootem. Tam niektórzy mieli patelnię, a niektórzy Uzi. Różnie to bywało. No i te dzieciaki zostały wypuszczone na tą wyspę na zasadzie, że przeżyć może tylko jeden. I ten teren się sukcesywnie zmniejszał, tam były sektory wyznaczone, każdy miał mapę. Jeżeli ktoś był poza sektorem, kiedy ten sektor się zmniejszył, sukcesywnie, no to wybuchała mu ta obroża jego i ginęło to dziecko. No i oczywiście bardzo brutalne, w takim japońskim stylu, paranoja w ogóle, cała abstrakcja tej sytuacji była bardzo przyciągająca, bym powiedział, widza, ta abstrakcja tej sytuacji. No i Battle Royale jako tryb gier występował w bardzo wielu różnych, na przestrzeni lat występował w wielu różnych grach, to się zazwyczaj nazywało na przykład King of the Hill, to jest taka nazwa, która
która często funkcjonowała na przykład w shooterach. Natomiast drugie życie, czy tam pierwsze duże życie, miało w survivalach, czyli we wszystkiego rodzaju trybach, dodatkowych trybach rozrywki do survivali, takich jak DayZ, czyli na początku mod do army, potem standalone, H1Z1 i tego typu gry. Tutaj ktoś nawet wypisał mnóstwo tego typu survivali niżej. Jakieś tam... No, ale się teraz pojawiają. Wiadomo, Ark Survival Evolve i tak dalej, i tak dalej. Tych survivali było mnóstwo, ten i one też wszystkie mają jedną część wspólną. Nigdy nie wchodzą z Early Accessa, tak? To są gry typowo takie, wychodzą na Steama, mają jakieś tam swoje community, te emocje, jakie przyciągają do tej rozgrywki, do tych survivali, czyli kończymy goło, kraftujemy, biegniemy na przykład w DayZ przez 7 godzin przez ten las i po tych 7 godzinach dostajemy kulkę w głowę, nie wiemy skąd, no i zaczynamy na nowo, tak? Czyli to jest impreza masochisty ewidentnie. Oczywiście potem ludzie się organizują w teamy, są coraz lepsi, potem oni są tymi snajperami, co to z 2 kilometrów potrafią kogoś ściągnąć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ewidentnie, mimo że te, oczywiście większość tych gier miała ogromny sukces, DayZ jest chyba największy, chociaż Ark Survival Evolved też jest ogromnym sukcesem, to jednak jest to pewna nisza i gry są z definicji bardzo hardkorowe, tak? Bardzo hardkorowe. I one często miały jakieś swoje tryby, typu na przykład Server Battle Royale. H1Z1 w ogóle w pewnym momencie rozdzielił się na 2 osobne SKU, że jest H1Z1, bodajże Survive, coś tam, i H1Z1 King of the Hill, czyli osobna gra, w pewnym momencie się z tego zrobiła, która jest już tylko Battle Royale. No i wtedy całe na biało, w takiej sytuacji na rynku wchodzi PUBG. I okazuje się, że jeżeli myśleliśmy wcześniej, że coś może być sukcesem, no to... To teraz no, mamy nową miarę te, sukcesu. Tak, absolutnie. Tak, dokładnie, bo to nie jest tak, że tym survivalom źle szło, absolutnie. No, ale żaden z nich nie zrobił tego tak... przepraszam. Wydaje mi się, że jeszcze pominąłeś parę jakby tu kroków po drodze, bo ja tak próbowałem pomyśleć, jakie w zasadzie tam były kroki do tego, żeby się pojawił PUBG. I wydaje mi się, że po pierwsze, jakby tak, na pewno film z 2000 roku, no to jest taka bezpośrednia inspiracja fabularna, że się tak wyrażę. Jeżeli chodzi o rozwiązania gameplayowe, no to jakieś tryby typu Last Man Standing, to był w sumie standard w shooterach. Pamiętam, że chyba od pierwszego Unreala, czy tam pierwszego Quake'a już takie tryby były, że po prostu nie było respawnu, i się grało do ostatniego żywego człowieka. Ale to niszowe, dodatkowe. W żadnej grze jako basic tego nie było chyba. Tak, no jest w jednej, tylko nie solo. Jest tam to Counter-Strike oczywiście. W Counter-Strike'u był zawsze permadeath, pamiętajcie. Że od początku w Counter-Strike'a grało się tak, że każdy z nas był tak naprawdę miał tylko jedno życie. Faktycznie od początku ten Counter-Strike był taki, że to nudne 5 minut czekasz. Faktycznie był ten element, pamiętam. Natomiast wydaje mi się, bo teraz jakby ta formuła Battle Royale jest już taka bardzo jasna po tym, jak PUBG odniosło sukces, ale przygotowując tu się do audycji, jakby sobie tam czytałem, oglądałem gameplay z tych innych gier, które po drodze wychodziły i na przykład był taki moment, kiedy był silny nurt gier, który bardziej niż na tym japońskim Battle Royale'u, to bazowały na Hunger Games. I była na przykład dosyć popularna swego czasu gra The Culling. Znaczy, moment, The Culling jeszcze nie wyszło, ono jest w Early Accessie i dopiero teraz zaczyna wchodzić. Żadna nie wyszła. Nie, ale The Culling jest nowością. On nie jest czymś starym, on właśnie dopiero się będzie pojawiał. No tak. Naprawdę, on dopiero co ruszył, rozesłali jakąś tam zamkniętą betę, zrobili dla streamerów i dopiero teraz niedługo będą zaczynali z otwartą betą. Czyli pewnie wejdą... Wy mówicie o innym tytule. The Culling wyszło w marcu. W marcu wyszło The Culling z zeszłego roku. Zdążyło już umrzeć. Tak, tak, ono zdążyło już umrzeć, bo ma mostly negative, widzę recent, 200 ocen. A, to się zmieniło już. Tak, bo w międzyczasie jestem niedoinformowany. Ale jednego Tomek nie rozumiem. Jaka jest różnica, bo ja nie widzę, jaka jest różnica między Hunger Games a Battle Royale? Broń poza amerykańskim, że tak powiem, settingiem. A wiesz co, różnica wydaje mi się jest taka, myślę, że do tego też przejdziemy. Myślę, że w PUBG przede wszystkim ta formuła została okrojona do minimum. Tam jakby
nie ma całej tej otoczki. W grach, które bardziej bazują na Hunger Games niż na Battle Royale, mam wrażenie, że ta otoczka jest ważna, bo w The Culling na przykład jest cała ta formuła żywcem zerżnięta z Hunger Games zresztą, gdzie jest ta cała arena, gdzie jest jakaś organizacja, która prowadzi jakieś te bitwy, są jakieś rzeczy, które możesz kupować za punkty, jakieś sklepy bezpośrednio w grze. Jest cała jakby taka rozbudowana otoczka, która ci cały czas jakby mówi o tym, że grasz właśnie, że to są Hunger Games, tak? Natomiast w PUBG nie ma czegoś takiego, nie ma jakby żadnego... No tak, ale to już przechodzisz... Ale nie, to już są detale. Nie, no to już przechodzisz do jakby wady i zalety samego PUBG, nie? I tutaj można by mówić długo i będziemy, mam nadzieję, zaraz o tym mówić długo. Dobra. Natomiast jeszcze sam kończąc sam temat jak gdyby Battle Royale i jak gdyby tego trybu, czy coś jeszcze ktoś chciałby dodać? Tak, ja bym chciał, ponieważ nie powiedzieliśmy o tym, jaka jest historia. No. Historia to jest tak naprawdę historia Brendana Greena, czyli PlayerUnknown'a, który, bo generalnie historycznie pierwszy, z tego co ja pamiętam, mod jakikolwiek zrobiony jako Battle Royale, nazwany Battle Royale, to było do DayZ, jeszcze do DayZ moda. Do Army. Tak? Players Unknown to był mod do Army, tak. Znaczy, no on robił na pewno moda do DayZ. Ja to wiem, bo ja pamiętam dokładnie ten moment, bo widziałem tego streama, kiedy pierwszy raz streamerzy i jego koledzy zebrali się i grali w tym modzie w DayZ. I to jestem tak 100% sure, bo mówię, byłem tam w tym momencie, po prostu siedziałem na tym streamie i to patrzyłem. Na to patrzyłem. I on później robił moda do Army 3. I to jest prawda. Aha, Players Unknown Battle Royale się nazywał ten mod, tak. Pierwszy jego mod to był mod do DayZ, do moda. Później zrobił moda do Army 3, kiedy DayZ padło w ogóle i zostało tam ten, wiadomo jak się skończyło. Następnie podkupili go goście od Hizzy i z nimi zrobił, bardzo już wtedy popularny mod się zrobił oczywiście w Hizzy, ten Battle Royale'owy, więc oni go wzięli do King of the Kill. On z nimi zrobił King of the Kill i odszedł od teamu, żeby zrobić PUBG'a z Koreańczykami. Także jakby historycznie to tak wyglądało właśnie z nim i z tym, jak się ten mod rozwijał przez ostatnie, od 2012 roku, bo to tak naprawdę było w 2012 roku, pod koniec popularności DayZ moda. To on już tam zdychał troszeczkę, wiadomo było, że oni mają go wydać w wersji tej standalone'owej, ale jednocześnie ludzie zaczęli właśnie grać w tego, przede wszystkim streamerzy, bo już nie widzieli właśnie sensu grania w to normalnie i woleli grać zorganizowany sposób. I on już wtedy w DayZ miał dokładnie ten sam, były te same mechaniki, które mamy teraz w PUBG. Czyli strefa, która się zmniejszała, to, że oni lądowali goli, tam jeszcze były jakieś, ponieważ nie dało się tego wszystkiego zmodować, to na początku było zrobione to dokładnie tak, jak jest to w Hunger Games. I ta różnica pomiędzy Hunger Games a Battle Royale dla mnie się zasadza w tym, że Battle Royale broń mieli na starcie, a w Hunger Games wszyscy musieli ją znaleźć i ją sobie zdobyć. No i właśnie też w tym modzie jeszcze się, jak na początku nie umieli zrobić tego w lepszy sposób, to broń leżała w skrzyniach na środku i wszyscy na dzień dobry ruszali w ogóle do tego. Zaczynała się strzelanina, a część ludzi się rozbiegała i szukała broni po domkach, tak? Bo nie było tam zrzutu z samolotu. Także tak to wyglądało z tego, co ja wiem, bo się jakby tam, no mówię, no byłem przy tym osobiście. No okej. Okay. No to załatwiliśmy ten sam punkt, historia deva PUBG, bo myślę, że to było dosyć ważne, żeby powiedzieć, że to nie koleś wyszedł po prostu, a to sobie zrobię taką grę i ją zrobił, tylko to jest historia, która ma lata i to jest... No od 5 lat to robi. Tak, to są ludzie, którzy gdzieś tam się wywodzą z tego moderskiego środowiska. Okej, przejdźmy do samego PUBG w takim razie. Jakie właśnie, co ma innego PUBG niż inne tego typu gry? Wszyscy się zestresowali? Nie? Nikt? Nie, ja nie chcę hijackować rozmowy. Ja już sobie powiedziałem, teraz wasza kolej, chłopak. Ej, miałeś być merytoryczny, to hijack jest jakby wpisany w to, także spoko. Dobra, to w takim razie, bo tak będzie tatkowi pewnie łatwiej, ja powiem, co moim zdaniem wygrywa w PUBG, bo moim zdaniem to jest jedna jedyna rzecz, plus milion małych rzeczy, ale ta jedna jedyna zadecydowała o tym i potem wy możecie mi powiedzieć, że nie mam racji, bądź się zgodzić.
Wspominałem o tym, że w DayZ to jest taka śmieszna gra, w której się biegnie 7 godzin przez las i potem się dostaje headshota w głowę, nie? I to powoduje niesamowite emocje, to powoduje, że adrenalina nam się pompuje, że kurczę, tyle zbierałem tego stafu i tak dalej, a tu headshot w głowę i tak dalej. I dla niektórych to jest oczywiście za dużo, dla nich, no kurde, no nie będę 7 godzin biegł przez las, żeby dostać headshota w głowę, albo żeby tam w jednej potyczce zginąć i tak dalej, full loot, permadeath, bez sensu. I PUBG robi dokładnie to samo, to są dokładnie te same emocje, które ja miałem grając w DayZ, czy grając w H1Z1. Różnica jest taka, że skompresowali te... Mi się bardzo spodobało Heezy. Używajmy tego, będziemy tacy cool. No. Tak, to jest w ogóle tak się, jakby w community się mówi Heezy. Żeby nie mówić H1Z1, Heezy. Dobrze, no. To przepraszam, ja już dawno nie grałem. Ja już dawno nie grałem w Heezy. Więc co zrobili, to skompresowali po prostu w PUBG te kilka godzin rozgrywki, skompresowali po prostu do średnio 20 minut, tak? Bo rozgrywka taka do pełna to trwa 40 parę minut. Możemy zginąć oczywiście w pierwszej minucie, co jest możliwe, ale gdzieś tak, nie patrzałem jakie są statystyki, ja średnio gram gdzieś tak właśnie 20 minut, to jest takie minimum raczej, bo ja staram się nie angażować na samym początku. Więc generalnie rzecz biorąc, skondensowali to po prostu, co nagle stała się ta gra bardzo przystępniejsza, dużo bardziej od tych wszystkich innych geekowych, bardzo hardkorowych takich gier, tak? Czyli zrobili to, o czym mówi się zawsze, że... Znaczy, o czym mówi się zawsze. O czym ja już kilkukrotnie mówiłem bo przeczytałem, bo bardzo fajny wykład był na GDC na temat tego, jak się to było akurat, jak się robi sequele i było porównanie, dlaczego Mass Effect 1 i Mass Effect 2 sprzedały się bardzo podobnie. I tam była taka teoria, mimo że lepsze oceny miał Mass Effect 2 i że miał wyższy budżet marketingowy i generalnie był lepszą grą, to, że sprzedał się prawie identycznie dlatego, że jakby nie poszerzyli targetu. W sensie to dalej było dla tej samej grupy docelowej gra, czyli dla tych hardkorowców i dopiero z Mass Effect 3 udało im się pójść szerzej. I właśnie to jest to, co zrobiło PUBG. To jest też dla zwykłych graczy, że tak powiem, tak? To nie jest tylko dla hardkorów, którzy będą płakać, że jak to permadeath, bo on za 2 minuty będzie znowuż grał, bo znajdzie 100 innych graczy w 60 sekund, I będzie znowuż grał i będzie mógł znowuż zdobywać, znowuż może mu się coś uda, tak? Czyli to jakby ten cykl... Reconnect na inny serwer, czy... Tak. Znaczy, zostawiasz postać w ogóle. Tak, jeżeli... Bo tam giniesz i koniec, to jest koniec gry, tak? Nawet jak nie zginiesz, możesz się wyłączyć i też od razu zalogować do innego serwera, rozpocząć sobie Jest oczywiście jedną, jak już to taką jeszcze dziechciu dodam, że jest problem z PUBG takim, że jest duży downtime, jak się gra w teamie. To jest trochę denerwujące. Oczywiście w teamie te emocje są jeszcze większe, jeszcze fajniejsze, więc nagroda jest większa, no bo gramy ze znajomymi, z kumplami, mamy super akcje, opowiadamy sobie historie na kawie w pracy potem i w ogóle, więc to jest super. No ale jak ktoś, kurde, zginie w pierwszych 10 minutach, a kumple grają pełne 40 minut, no to pół godziny siedzimy i się gapimy, nie? I to jest faktycznie, to jest jedna z wad PUBG, ale nie, że ja mam jakiś sposób, żeby to naprawić, po prostu, no... Tak jak niektóre planszówki mają duży downtime, mimo że są bardzo dobre, tak PUBG też ma ten duży, w teamie ma duży downtime jednak, niestety. Znaczy ten downtime, z nim można troszkę walczyć, bo zakładam, że chodzi ci o to, że po prostu giniesz na początku, tak? Jakby to Tak. No bo wiadomo, ale... to jest aż takie proste, bo jak się trzymacie razem, to można się podnosić i tak dalej. Ale wiadomo, no można zginąć na początku i wtedy musisz się przyglądać. No, niezłą metodą na jakby kontrolowanie jest tego jest to, że jesteś dodatkową parą oczu, która jednak pomaga. I... Właśnie, a co widzi martwy? To, co teamie, gracz, nie? Na którego spektruje. Chce się przełączać między innymi członkami teamów, ale jego kamera jest skierowana tam, gdzie patrzy któryś z tych członków teamu. Więc... Tylko twój team. Tak, tylko twój team. A jak tak. Grasz nie... FFA? A jest FFA? No tak, to jest solo. Podstawowym trybem rozgrywki w PUBG. No, to co wtedy widzisz? Wiesz, to zaczynasz nową grę, to już koniec. Od razu wychodzić jakby. Tak, od razu wychodzić do lobby i tyle. Tam dostajesz informację, który jesteś, że na przykład zginąłeś jako 63, albo zginąłeś jako 3, 4, whatever. Mi na przykład, to jest straszne, ale mi się jeszcze nigdy nie udało wygrać solo, bardzo smutno mi z tego powodu. Wygrałem 2, 3 i 4 i to kilkukrotnie. Ale jedynki, drugi to był mój najlepszy wynik i
jest taki stres, że zawsze mi się ręka zatrzęsie. Raz się zaltobowałem aż gdy ze stresu, jak wyskoczył mi koleś z shotgunem. Więc... Tomek, to jest jedyna gra, w której jak kończysz mecz i wygrywasz, to wszyscy klaszczą. No, znaczy, to jest akurat skąd prawda, jest, że klaszczą? Że graliśmy... Klaszczą. Nie, bo słyszać. Graliśmy w czwórkę wczoraj notabene. Tak, to było wczoraj chyba. I graliśmy z Imaginami, w sensie od nas jedna osoba grała, Damian Designer i Jakub Rokosz z Błażejem graliśmy, czyli z nie Imaginy, tylko Polski. Kuba właśnie zaczyna w ogóle. Tak, oni zaczynają. I wygrałeś świeżynka, a wygraliśmy wczoraj. I wszyscy kurkę przeżyliśmy i klaskałem, to jest prawda. Zacząłem, to wygraliśmy, więc coś jest w tym, co Tadek mówi, że te emocje są niesamowite. Ja ale się dobra. Z tobą zgadzam w 100%. Tu nie można, znaczy można dodać jeszcze parę rzeczy, jakby dlaczego tak się, ta gra jest tak dobra. Ten matchmaking na przykład, to, że on jest instantowy, wynika z tego, że ona się opiera tylko i wyłącznie o skilla. Tutaj jest, wiesz, nie masz żadnego out of game progress, nie ma żadnego rozwoju postaci, nie ma żadnych drzewek, skilli. I dzięki temu ona ma matchmaking, który niezależnie od tego, czy grasz w jakiej byś konfiguracji nie grał, trwa do 5 sekund. To jest absolutnie po prostu, tu się zgadzam z Hacem w 100%, to jest jeden z największych powodów, dla których ta gra akurat odniosła sukces. Bo jest po prostu dobrze wymyślona sieciowo, tak? I ta jej instantowość daje dostęp ludziom, którzy się inaczej by bardzo szybko zniechęcili. To był największy problem DayZ. Ja też miałem fazę takiego uzależnienia od DayZ, jak mam od PUBG, tylko tutaj właśnie, tutaj sobie mogę na przykład dozować przyjemność. Tutaj mogę zagrać mecz, który wiem, że będzie trwał najwyżej 45 minut. To jest kolejna zaleta tej gry i też kolejny powód sukcesu. To jest ograniczone jakby stint, tak? Nie ma tak, że będę grał, ktoś się będzie chował, tylko wiadomo, że ona się skończy najwyżej 40-45 minut. Zdaje się, że 45 minut jest w ogóle maksem takim już ostatecznym. Czyli wtedy się strefa kończy po 45 minutach? Ta strefa się zmniejsza po prostu tak, że... Znaczy teren... ta strefa się zmniejsza do bardzo małego obszaru. A na samym końcu jest chyba, już nie pamiętam ile, ale chyba 3 minuty czy czegoś takiego, że jesteś na tym takim mikroskopijnym obszarze, ale już się bardziej nie zmniejsza, ale potem jest, to się jakoś nazywa, że wszyscy umierają. W sensie, że schodzi wszystkim pasek życia. Sudden death pewnie. Tak, sudden death, tak. I potem się sudden death włącza po chyba kilku minutach, więc gra się musi skończyć. I ta ostatnia strefa, o której Hacy mówi, ma jakieś mniej więcej 10 metrów średnicy, więc jest już bardzo mała i po prostu jest... Zwykle to nie ma szans, żeby doczekać do sudden death. Tak, ja przy 111 godzinach w tej grze miałem raz, doszedłem do sudden death. Tylko to jest w ogóle też tak, że to się pozmieniało, jak ja grałem na samym początku, kiedy w ogóle udało mi się przypadkiem na samym początku prawie wygrać właśnie dokładnie w ten sposób, że nikogo nie zabiłem na końcu, tylko ja byłem w strefie, a oni byli poza. Ale to zostało teraz przetwikowane jakoś dosłownie w zeszłym patchu tym dużym kontentowym. I teraz jest ta mechanika, o której mówi HC, ale to już są takie tweaki naprawdę jakby, wiesz, już jak zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Oni teraz się bawią długością jakby, jak te poszczególne strefy na przykład z jaką prędkością się zmniejszają, ile tam czasu jest, żeby... Ile życia, która strefa zabiera. Bo tak. To na początku zabija bardzo powoli, można dużo dosyć czasu spędzić poza strefą, a pod koniec to parę sekund i już jest się trupem. Dokładnie, i umierasz od razu. Znaczy, powiedzmy, że te strefy, które już się tak zmniejszają do bardzo, bardzo małej, są w sumie dosyć rzadkie. A już trafić na taką strefę, która się do zera zwęża, to już trzeba naprawdę mieć farta albo pecha. Mi się przez tyle godzin grania w sumie raz tak zdarzyło, że akurat strefa się wylosowała idealnie na środku płotu. Ja siedziałem po jednej stronie płotu, koleś siedział po drugiej stronie płotu. Płotu się już nie dało przeskoczyć, nie dało się strzelać przez niego. Musieliśmy doczekać aż do samego końca po prostu. To też niezłe zakończenie. No i to właśnie to jedna z tych historii, które ta gra opowiada, bo ona opowiada za każdym razem, kiedy skaczesz, to masz inną historię do opowiedzenia, coś się wydarza. I nawet jak nie wygrasz, to i tak masz zabawę z tego, że coś się wydarzyło. No i ja mam jeszcze taką jedną moją teorię, dlaczego ta gra jest tak niesamowicie i ciekawa do oglądania, i ciekawa do grania, bo w niej jest ten element, kiedy wchodzisz do budynku i otwierasz drzwi, to masz ten element losowości takiej, która jest dokładnie tym samym, co
Możemy jeszcze matchmaking ten dokończyć, bo jeszcze mam jedną tezę co do matchmakingu. Mi się na przykład w tej grze mega podoba właśnie, że jest taki ścisły podział na gry solo, duo i składowe. Bo na przykład gdyby... Znaczy myślę, że główną jakby siłą oglądania tej gry są jednak mecze składowe, ale gdyby ta gra jakby wymuszała, że grasz w składzie, albo tego nie wymuszała i było jak w DayZ, że po prostu część ludzi sobie gania solo, część ludzi się dobiera w teamy, to myślę, że gra byłaby mniej atrakcyjna, no bo myślę, że spora część ludzi jednak nie ma tyle zaparcia i tyle czasu, żeby się z jakąś tam grupą znajomych umawiać na regularne granie i jakoś po prostu mieć harmonogram do tego, żeby grać sobie w składach. Natomiast tutaj nie ma tego problemu, bo jeżeli akurat masz znajomych pod ręką, to sobie grasz z nimi w grupie. Jeżeli nie masz ich pod ręką, to grasz solo i dalej jest to fajna gra. Dalej jest to coś, na co warto wydać kasę. Gdyby tego trybu solo nie było, to na przykład myślę, że ciężko byłoby tą grę tak polecać na lewo i prawo, no bo wtedy byłaby po prostu mega zależna od tego, kiedy... Mega zależna od znajomych. No właśnie, kiedy masz znaczy, grać. Tylko, że potem to jest... Potem się dzieje źle, naprawdę źle. Przedwczoraj miałem taką sytuację, że wróciłem o 9 z pracy i szybko, byłem za 10 9 z pracy, więc szybko trzeba było usiąść do gry, bo o 9 gram ze znajomymi, z pierwszą grupą, z Anszaru. I gramy w czwórkę i gramy do 12. No i tam jeden z naszej ekipy chodzi dosyć wcześnie spać, bo on wcześniej przychodzi do pracy, Lama. I o 12 on kończy grę i wtedy wchodzi Full Theory, tak? Oni dopiero zaczęli, właśnie Kuba, Błażej. No i zaczynam grać z nimi, kończę grać o 2 na przykład i potem oni wszyscy idą spać. No ja stwierdzam, to może jeszcze solo. Jeszcze solo. I za każdym razem rano, jak idę i walę sobie podwójną kawę, mówię, że to ostatni raz. Potrzebujesz jeszcze kawy do tej gry? Nie, chodzi o to, że jak rano i jestem w pracy, tak? I po prostu jestem nie do życia i jestem guburem. I bo grałem całą noc jak debil. No ta gra to jest zło, tak naprawdę. Zło, bro. Można łatwo rozwiązać. Dobrze, żeby on wzajemnie zaprosiłem dzisiaj do audycji. On ma bardzo radykalne, moi drodzy widzowie, poglądy na takie tematy. Myślę, żeby tutaj... No, ale to jedźmy dalej. Zamiast tych dwóch kaw rano w robocie, to myślę, że jakbyś strzelił sobie dwie rundki solo, to by dały ten sam efekt, a byłoby zdrowiej. Znaczy, ja mam jeszcze taką dodatkową teorię, że ta gra jest cholernie dobra w solo w ogóle. I jak ja nie przepadam za solowaniem w, nie wiem, Battlefieldy, wszystkie takie gry, które są teamowe, jakby team-based, bo to jest, no, biegam sobie i strzelam, a oni sobie biegają i strzelają i to jest mało zabawne. I przede wszystkim tam mi się cały czas ktoś spawnuje za plecami. Tak tutaj ja mam poczucie, że ja gram w sprawiedliwych warunkach. To znaczy wszystko zależy ode mnie. I to ja tutaj jestem jakby odpowiedzialny za to, jeżeli zginę, to dlatego, że ja nie zauważyłem gościa, nie zauważyłem jak lądował albo nie usłyszałem, że mnie podszedł, a nie dlatego, że mi się ktoś po prostu za plecami pojawił. Tak, ale to jest prawda nie tylko w solo, to też w składzie jest bardzo... No nie, to oczywiście tak, ale mówię teraz stricte właśnie jakby dlaczego ona jest tak fajna w solo, a jednocześnie to się przenosi też i na duo i na teamowe gry, to wiadomo. Bo ja na przykład powiem ci, przed pubem miałem taki okres, że dużo w Battlefielda grałem pierwszego, ale powiem ci, teraz grając w Battlefielda w porównaniu do puba, to masz takie poczucie bez sensu tego, co robisz, bo tam w zasadzie twój wpływ na cokolwiek, co się w grze dzieje, jest prawie żaden. Zwłaszcza jeżeli grasz tam solo zupełnie. Natomiast tutaj, nawet jeżeli masz 4 osoby w zespole, to dalej, jeżeli ty nie dasz rady, to twój zespół też pociągniesz za sobą na dno. I tak samo w drugą stronę. Jak zrobisz fajną akcję, to prawdopodobnie dasz dużą moc w twojej grupie. To jest moim zdaniem też wielka moc w tej grze. Jeśli mogę już ostatnią rzecz dodać, to już zacząłem o tym mówić, że to z tym otwieraniem drzwi. Mhm. Że to jest jak otwieranie skrzynek z CS-a po prostu. Otwierasz drzwi i masz szansę na coś. I czekasz, tak? I wypada ci tam rękawiczki. I odchodzi tak jak ten szare dropy w CS-ie czy coś takiego. Tam są jakieś też na kolory podzielone. Ale znajdujesz nagle M416 z celownikiem x4, 3 paczkami amunicji i tłumikiem. I wygrałeś po prostu życie. Tak? Czujesz się najlepiej, bo właśnie wylosowałeś, tam pewnie to jest tam poniżej 1% szansa na znalezienie czegoś takiego. Ale masz to poczucie zwycięstwa. Tak? I tak
budynek po budynku, otwierasz te skrzynki, a potem jednocześnie to wszystko jest połączone z genialną strzelaniną, której musisz robić podchody, myśleć o tym, co zrobić, celnie strzelać, także ona jest po prostu fajna mechanicznie jeszcze. Pamiętajmy, że to nie jest... To ta gra nie byłaby sukcesem i nie byłaby tak dobrze przyjmowana, gdyby ona mi była po prostu dobrze zrobiona na poziomie takiej czystej mechaniki strzelania. I to widać choćby po tych wszystkich prosach od CS-a, Quake'a i innych gier, którzy grają w to i grają bardzo dużo. Jeszcze do tego bym dodał, że właśnie mega plusem PUBG'a jest to, że cała ta mechanika jest wewnątrz gry. Tam nie ma jakby... Znaczy, poza samą grą możesz co najwyżej sobie ubranka dokupować za punkty, ale one w sumie nie mają żadnego znaczenia. Natomiast właśnie cały ten mechanizm otwierania tych drzwi i losowania tych itemów, wszystko to jest w grze. Więc nie masz takiego poczucia, że grasz w grę, która jest nieważna, a tak naprawdę ta właściwa meta gra jest gdzieś nad tym. Bo na przykład, nie wiem, Diablo jest, trójeczka jest genialnie zaprojektowaną grą, ale tak naprawdę to, co w niej robisz, nie ma żadnego znaczenia, no bo jakby nie pamiętasz po 100 godzinach grania w Diablo, że tutaj sobie z jakimś tam konkretnym mobem się napieprzałeś, tylko pamiętasz jakieś itemy, które ci wypadają. Cała gra jest jakby zrobiona po to, żeby zbierać itemy, a to, że tam z jakimiś potworami walczysz, to jest takie no, konieczne zło po prostu. Natomiast tutaj tego nie ma. To wszystko w świecie gry się dzieje i przez to moim zdaniem to jest jakby też te połowa sukcesu. Ta gra ma dużo połówek sukcesu. Tak. Znaczy, jedną z tych właśnie połówek sukcesu dla mnie jest to, że z punktu widzenia designerskiego, jak tak mi się wydaje, ja nie jestem oczywiście z zawodu czy tam z jakiegoś wybitnego doświadczenia designerem. Tak, ja już niestety nie jestem game devem. W każdym bądź razie, na czym kiedyś ubolewałem, ale teraz się jaram właśnie ogarnianiem, żeby inni mogli być game devami. Ale wracając. Na tyle, na ile się interesuję designem, tak przez osmozę, 10 lat będąc w branży, to mnie fascynuje, że PUBG jest takim designem przez odejmowanie. W sensie, tam jest bardzo mało elementów, wręcz nie przychodzą mi żadne do głowy, takie pewne są, ale bardzo mało elementów, których nie ma w innych grach. I PUBG to zrobił na przykład lepiej dużo, albo inaczej, albo dodał jakiś feature. To jest po prostu miks, taki magic mixture, po prostu tak jak ktoś ma magiczny swój sos do steka, czy do jakiejś potrawy, to on nie korzysta z... Żaden element nie jest magiczny, to jest kurde pieprz, to jest rukola, to jest coś tam, tylko te proporcje i tak sprawiają, że to ma ten unikalny smak. I tak samo jest w PUBG, czyli kto już wspominaliście tutaj, że jak duża jest ta mapa, jaka jest strefa, że na przykład po co nam crafting, taki design przez odejmowanie, tak? Crafting by tutaj jak gdyby zaciemniał, to dodajmy tylko mody, też na zasadzie dropów, że można tam te bronie sobie upgrade'ować, ale tak naprawdę to jest też mocno subtelne, bo ona jest mocno skill-based i ja na przykład wczoraj znalazłem kamizelkę poziom trzeci, hełm poziom trzeci i nawet ani razu nie wystrzeliłem, zginąłem, tak? Więc jakby ta gra, że tak powiem, jest mocno skill-based, ale wszystko jest właśnie oparte o parametry, czyli na przykład nie jest tak hardkorowa jak Arma czy DayZ. To nie jest tak, że one shot, one kill, nie. Często jest tak, że jak obrywamy, to jeszcze coś możemy zrobić, tak? Czyli ta formuła takiego lekkiego skazualizowania mega hardkorowego experience'u i tak dalej, i tak dalej. I wszystkie te decyzje designerskie moim zdaniem były takie albo przez odpowiednią proporcję w czymś, co już ktoś inny wymyślił, albo przez odjęcie wręcz na zasadzie, można to zestripować do jakiegoś bardziej takiego prawdziwego przeżycia. Więc dlatego dla mnie bardzo lubię rozmawiać o tej grze, jest, że tam jest mało moim zdaniem przypadków. W sensie to, co oni, ci designerzy, co oni tam zrobili, to nie jest, walnijmy sobie taką strefę, albo to może sobie zróbmy tak. Nie, oni właśnie taki mod, tu rozmowy z community i tak dalej, to nie jest, właśnie mi się strasznie podoba, że ta gra odniosła sukces, bo to nie jest sukces pod tytułem Pokémon Go, tak? Pokémon Go to jest sukces, z którego nic nie wynika. Dla game devu, w sensie dla game deva, tak? Na zasadzie, Pokémon Go odniosło sukces, to jak ja teraz mogę incorporate the knowledge of Pokémon Go
No nie mogę, bo co? No, bo tam Pokemon, nic nie ma. Bo tam nic nie ma, nie? Tam są tak, tam jest zbieranie Pokemonów, to można to wyleczyć zrobiono. FIFA, 750 tysięcy dolarów zmielić i jest knowledge, tak? No, więc generalnie, a tutaj wydaje mi się, że to jest fajny case study, że właśnie designerzy, że z punktu widzenia stricte designerskiego, bo ta gra nie jest jakimś marbelem technicznym. Ona jest coraz poprawniejsza, coraz lepsza, jest okej, okay, ale designersko tam można się uczyć, że tak powiem, na niej. Dobre case study zrobić. Mi się wydaje, że znowu, ja wiem, że to nigdy tak nie jest, że jedna osoba robi grę, ale tutaj troszeczkę mam wrażenie, że jednak to jest taki case, tak? To znaczy to jest osoba Brendana Greena, który to wszystko ciągnie i który od tych wielu, wielu lat to robił, tak? On, nie wiem, czy to był jakiś wywiad bodajże, albo jedna z konferencji, gdzie on powiedział, jak go spytano, czy go zaskoczył ten sukces, on powiedział, że zaskoczyła go skala, ale nie sam sukces. On się spodziewał sukcesu, bo wiedział, co robi i wiedział, na czym to opiera. On świetnie wykorzystał wszystkie swoje asety, że tak powiem. Tutaj znowu wracam do tego oryginalnego DayZ moda i tego Battle Royale, na którego się zebrało wtedy. Ja pamiętam, ja się w ogóle wkręciłem w DayZ oglądając Twitcha. Tam zobaczyłem, że to tam gdzieś wyskoczyło i zacząłem oglądać. Potem zgooglowałem temat, zacząłem grać. Przeczytałem jeden tekst, w którym gościu miał syndrom sztokholmski do tej gry, więc stwierdziłem, że ja muszę to zagrać. No i ja pamiętam tych gości, którzy już wtedy zaczynali być duzi, bo to się zaczęło wtedy w tym 2012, ci streamerzy zaczęli rosnąć, już zaczęli mieć tam po 10 tysięcy oglądających na przykład. Ja pamiętam, jak oni się wszyscy zbierali właśnie z nim, żeby w to grać. I on ich wykorzystał bezwzględnie teraz przy promocji PUBG'a, tak? Znaczy znowu, to jest gra, która została zmarketowana właściwie w 100% przez community, tak? To jest community-based game. I to przez streamer community, tak żeby być dokładnym, czyli kolegów Brendana Greena. To jest też dla nas nauczka jakaś. Trzymać się dobrze ze streamerami. Ciężka nauczka. To myślę, że jeżeli chodzi jeszcze o jakby design i jakby historię tych gier, to ja tam wcześniej zacząłem opowiadać o grze, która się nazywała The Culling i właśnie była... Jak oglądałem gry, które powstawały w gatunku Battle Royale, które najczęściej są już dzisiaj martwe, bo te gry niestety bardzo szybko się spalają też, to właśnie nie było jeszcze rok temu, czy dwa lata temu, mam wrażenie, nie było do końca jasne, w jaką stronę te gry pójdą, bo teraz jak już wyszedł PUB, to jest bardzo jasne, że to jest ten idealny kierunek, w którym to powinno pójść, ale wtedy nie było to jasne, bo być może właśnie... Będzie lepszy moim zdaniem kierunek. Ktoś wymyśli pewnie jeszcze coś lepszego. Tak. Pewnie tak, ale w tej chwili to jest, wiesz, to jest ta rzecz, nie? Mhm. Natomiast jeszcze dwa lata temu nie było wiadomo w sumie i były takie, te gry, które oglądałem na YouTubie, to szły w różne strony. Albo właśnie taka oprawa, taka bardziej w stylu Hunger Games, albo jeszcze bardziej jesteśmy gdzieś w klimatach DayZ, czyli poza tym, że tam gracze są i zostaje ostatni żywy, to jeszcze jakieś zombiasy latają. Albo które notabene będą dodawać do PUBG. Znaczy tryb będzie taki, ale to jest też fajne, bo tam będzie tryb z zombimi. A to gracze są zombie. Tak, tak. Masz 6 graczy, którzy nie są zombie, czy 8, i cała reszta to są gracze, którzy będą grali jako zombie. No ale to tryb. No bawię się już, nie? Był no wiesz, jak masz 100 milionów. Masz 100 milionów dolarów przodu, to się musisz, wiesz, coś musisz z tym zrobić, nie? Znowu ten tryb jest community-based, tak? Czyli znowu jest to tryb, który zagrał przez streamerów, bo to streamerzy sobie zrobili taką grę. Mhm. Wiesz, też na przykład było dużo gier, które mocno na crafting stawiały, więc w sumie to nie było takie oczywiste, że ta formuła PUBG, że to będzie ta, która się najlepiej sprawdzi. A czy w ogóle twierdzenie, ogólnie twierdzenie w game devie, że gry się powinno robić tak, czy też to się sprzedaje, jest zazwyczaj bullshitem, tak? Bo co, powiesz ludziom Ark Survival Evolved, że przegrali życie, bo zarobili tylko kilkadziesiąt milionów dolarów na tym, że mają crafting i tak dalej, więc jakby... na pewno PUBG się odciśnie bardzo mocno na gatunku Battle Royale, ale nie spodziewałbym się, wiesz, że teraz wszyscy będą robić gry jak PUBG. Wszystkie Battle Royale będą próbowały być PUBG, to tak. A ja ci powiem, że... Znaczy, pewnie pamiętasz, co napisałem i zdaje się, żeśmy chyba nawet o tym razem rozmawiali na forum, że masz grę, która jest gotowa pod to, tak? I dodanie do niej takiego trybu jest
tak naprawdę dopisaniem zasad i do już gotowej gry. Mówię oczywiście o Wildlandsach, które robią wszystko to, co PUBG, tylko ładniej. Mhm. Mają mody i akurat modowanie broni mają dużo gorsze niż PUBG, bo to jest też fajna rzecz w tej grze. Znaczy, że w ogóle Wildlandsy PUBG to jest mój mokry sen, ale obawiam się, że Ubi, Ubi nie ogarnie jakby, wiesz, 100 graczy na raz, bo oni mają... Oni mają strasznie duże ciśnienie na to, żeby te postacie wyglądały wybitnie. Nie? Ale nie musisz mieć 100 graczy. Nie musisz mieć 100 graczy. Fajność tego trybu jest taka, że on jest totalnie skalowalny. Możesz sobie zrobić tę arenę na 20 osób i to dalej będzie funkcjonowało. Możesz ją zrobić na 5 osób i to będzie funkcjonowało i zobaczysz, że będą gry, które będą robiły to w mikroskali jakby, tak? Ty, to się da taki zrobić. Tryb 5 na 5 i na przykład jedni grają jako... terroryści, a drudzy jako antyterroryści. Na przykład. Permadeath. Dokładnie. Ja się spodziewam, że akurat to będzie teraz szał i że ludzie będą robili, próbowali to odkrywać na różne sposoby i zwłaszcza, że no come on, no 4 bańki w 3 miesiące. U mnie ludzie w firmie mówią, muszę w to zagrać, bo zauważyłem, że coś tutaj jednak trzeba chyba sprawdzić. No. Sami żeście to zrobili, tak? Czyli wydaje mi się, że wiesz, gameplay nie będzie tak łatwo przenieść do innych produkcji. Natomiast wydaje mi się, że takie podejście produkcyjne trochę jest czymś, na czym można się wzorować. Czyli mamy jakiś pomysł na grę, to niekoniecznie musimy od razu z tym uderzać, jakby tworzyć z tego osobny produkt i od razu próbować zrobić jakby super dopieszczoną wersję. Tylko jeżeli oczywiście wierzymy w ten nasz pomysł, mamy trochę czasu, no to na przykład znajdźmy grę, na której istniejącą, na której najłatwiej byłoby to zrealizować i na przykład spróbujmy zrobić to jako moda. A potem już mając tego moda, dajmy go jakiejś społeczności, żeby się tym pobawiła. Zobaczmy, co naprawdę się sprawdza, a nie co nam się wydaje, że się sprawdzi. I wtedy pomyślmy, jaki właśnie jest taki minimalny zestaw feature'ów, który można do już takiej standalone gry przenieść, żeby było fajnie. 15 moich znajomych właśnie gra w Battlegrounds. Dalej, chłopaki, dalej. Ja mogę mówić cały czas. Wiesz, że ja umiem. Jaki topic, Hacy, zarzucę? To znaczy, no, problem polega na tym, że zastanówmy się, jakie są wady i zalety PUBG. Przeszliśmy do troszeczkę wychwalajmy, kto bardziej wychwali PUBG. I mam z tym trochę problem, bo chciałbym... Nie róbmy tak. Tak, chciałbym być jakby tutaj adwokatem diabła, tylko sam mam 111 godzin w PUBG. Znaczy dobra, ale skupmy się, jakie ta gra ma wady w tym momencie? Znaczy, no, musimy niestety cały czas myśleć, że jest... Nie wygląda źle. Moim zdaniem to jest... Ona wygląda... Widziałeś, jak to wyglądało? Wygląda minimalnie. No. Ale poczekaj, Tadek. Mówmy się. Bo możesz się tutaj, wiesz, zamykać, ale mając mnie w tej audycji, możesz skorzystać z tego, żeby się dowiedzieć, dlaczego ktoś taki jak ja nie zagra nigdy. Bo ci się nie podoba w niej grafa. Na przykład, jak patrzę na nią, no to no sorry, wolę Bloodborne'a odpalić. No. Pomijając gameplay w ogóle już. Tu chodzi o... Znaczy, w Countera kiedyś grałem i mi się nowy Counter podoba. Grafika w tej grze, paleta, modele budynków i drzew, to jest... Nic tam nie jest dziełem przypadku, moim zdaniem. Znaczy, to jest bardzo konkretnie wymyślone pod to, żeby to było funkcjonalne i żeby gameplay w tej grze się sprawdzał. Ostatnio poprawili skalowanie lodów w modelach postaci na dłuższy dystans, żeby było lepiej widać, tak? Żebyś lepiej widział broń, żebyś widział lepiej człowieka. To oni się bawią tego typu rzeczami. Kolory, nasycenie tak samo. Teraz dodali na przykład mapę nocną, znaczy wieczorną i dodali mapę taką, że masz światło... Tam się Cloudless nazywa bodajże. I to jest słusznie. I to jest może jeden z tematów, który powinniśmy poruszyć, bo w tą grę się bardzo dobrze gra, dlatego że jest tak zaprojektowane, że właśnie wszystko jest pod grę, ale mi się jej nie chce oglądać, bo ją się dużo nie, no mi się ona podoba, ona jest przejrzysta, animacja jest coraz lepsza. Widzieliście ten reela z animacjami. Zresztą chłopak, który robi animację, lead animacji w Blue Hole'u jest Polakiem. Wiesz co, nie wiem jak w realu, natomiast w samej grze te animacje się tak średnio sprawdzają, zwłaszcza, że masz cały czas widok trzecioosobowy i no, jak się skupisz na tych animacjach, to widać, jak one są tak... Oprócz skoku?
Znaczy główny problem PUBG, dobra, każdy patrzy na co innego, widzę. Ja na przykład patrzę na kwestie lagowe, tak? Mają, znaczy tu już nawet nie chodzi o laga jako takiego laga, tylko że jest mało jakby płynna ta gra. To jest ten sam problem, który miało DayZ swego czasu. Nie wiem jak jest teraz. Czego na przykład w H1 w Hizi. Czego w H1Z1 nie było, może dlatego, że wyglądała najbardziej żenująco ze wszystkich tych gier. Tam wszystko było płynne, tak? Tam nigdy nie było problemów z właśnie, że jak kliknąłem Fire, to byłem pewny, co się stanie, że tak powiem, po tym, nie? Na przykład wczoraj w PUBG żeśmy snajpili z jakiejś tam fabryki i połowa mojego magazynka poszła w kratę na przykład, tak? W tego typu rzeczy, więc tam jest na pewno mnóstwo jeszcze rzeczy do poprawienia, takich drobnych, tylko no to jest trochę prawo takiej właśnie streamowanej gry, która daje niesamowite emocje, że wybacza się to wszystko, nie? Dużo rzeczy można wybaczyć tej grze. Ona ma straszne problemy z dźwiękiem na przykład. Normalne, jeżeli masz 100 źródeł dźwięku z VoIP-a, że na tej wyspie się nie da wytrzymać. Na początku w ogóle to jest tak. Ale ty nie wyłączył jeszcze VoIP-a w tej grze? Wiesz co, nie wyłączyłem go dlatego, że on się czasami w gameplayu przydaje, bo słychać ich, nie, jak ze sobą rozmawiają. Wiem, że to tam przydaje się raz na ruski rok, ale tak, jeszcze nie wyłączyłem VoIP-a. Ja tego ja z gotu nie byłem w stanie wytrzymać po tygodniu. Znaczy, bo to może jakby ktoś nie wiedział, na samym początku jak się gra zaczyna, to 100 osób przez 60 sekund jest na takiej małej wysepce obok tej właściwej wyspy. I oczywiście wszyscy biegają i wtedy człowiek rozumie, znaczy oczywiście my jesteśmy tutaj wszyscy internetowymi zwierzęciami, więc wiemy, że większość ludzi to idioci. Natomiast no naprawdę Lem tutaj przemawia bardzo mocno przez tą grę, że nie wiesz... Krótko mówiąc, wszyscy biegają i wołają suka bliac, idi na chuj. No, albo I'm a snake, follow me. Ale najlepsze jest to, jest na przykład taka akcja, wytłumaczcie mi to, ja naprawdę tego nie rozumiem. Rozumiem, że ktoś może być idiotą i krzyczeć I'm a snake, follow me i może się zacząć czołgać, bo może. Nie robiłeś tego węża nigdy? Ale kto się do tego dołącza? Ty, Tadek, się do tego dołącza. Człowieku, no to poczekaj, to momencik, to ja ci powiem co innego. Ja wam opowiem historię. Bo ja zrobiłem badanie w tej grze. Zrobiłem eksperyment, przy jakiej ilości ludzi zaczyna się wąż. I przy 3 jeszcze nie do końca, przy 4 jest gwarantowane, że zacznie się wąż. Czyli jak się team położy i zrobi węża, to natychmiast dołączą się do niego ludzie. I zrobiłem specjalnie eksperyment. Najpierw się sam czołgałem, potem we 2 żeśmy się czołgali, we 3 i przy 4 osobach rusza wąż. I mnie to akurat śmieszy, bo to jest taka klasyczna akcja, jak się nudzisz w lobby. Co możesz zrobić? No kurde, no węża, no. Albo zbiorowe kucanie. No więc generalnie rzecz biorąc, ale od czego wyszedłem? Wyszedłem od tego, że wtedy mamy jazgot, tak? Bo mamy na przykład 100 osób naraz ze sobą rozmawia, jest głośno, jest i są glitche na dźwięku. Ja na przykład drażnię, a wtedy ściągam słuchawki. I różne tego typu rzeczy, więc tam na pewno jest mnóstwo rzeczy do poprawy. To nie jest gra idealna. Natomiast ten emergent storytelling, dlaczego Bonsai, wspomniałeś Tomku o Bonsaiu, nie? Który tak naprawdę jakby się tak zastanowić, PUBG to jest gra o zabijaniu się ludzi randomowych, tak? No to nie brzmi jak gra, w którą Bonsai by zagrał. A Bonsai mnie też zrobił ładnych parę godzin. Wygrałem z nim w dół. A Bonsai gra z powodu właśnie tego emergent storytellingu, tak? Z powodu tego, że to jest gra zaprojektowana troszkę po to, że rano na kawie o niej rozmawiasz, tak? A jeżeli to jest gra, o której rano na kawie o niej rozmawiasz, to ona automatycznie działa dobrze streamersko i tak dalej, i tak dalej. I to jest ta siła. Tylko że ona też była w DayZ, właśnie to jest to. Wszystko to, o czym mówimy, to było. Tylko to zeskalowanie tego do tych 20 paru minut, To jest moim zdaniem największy clue tej gry. Czyli wywalamy wszystkie niepotrzebne rzeczy. A, to crafting, tamto walić. Quintessencja. Pure emotions, nie? I wydaje mi się, że tutaj... Streamlining! Tak, że to jest to.
I szczerze, ja się wyprztykałem, tyle chciałem powiedzieć. W sensie, obawiam się Tomku, że to będą... Znaczy, możemy oczywiście dalej dywagować, ale ja już powiedziałem wszystko, co wiedziałem, więc to będą najszybsi przegrani ever chyba. Nieprawda, już przekroczyliśmy odcinek z Kolosem, który trwał 59-58 minut. Okej. No bo wydaje mi się, że ja się zacznę powtarzać już teraz, więc ja powiedziałem wszystko, co chciałem na temat PUBG. Jeszcze wiesz, jeszcze jeżeli chodzi o jakieś niedociągnięcia, jeżeli chodzi o animację, czy grafikę, czy kod sieciowy, to wydaje mi się, że to też jest fajny taki przypadek, na którym możemy się uczyć jako branża, czyli właśnie co w grze jakby można olać, co gracze są skłonni olać, a na czym się skupiamy. Bo wiesz, bo na pewno myślę, że ludzie z tego Blue Hole, czy jak to tam się nazywa, że daliby radę i zrobić jakąś sensowniejszą, bardziej spójną grafikę i daliby radę jakoś tam podpiąć lepiej te animacje, z dźwiękiem by pewnie też sobie poradzili, ale po co, skoro i tak graczom to nie przeszkadza, a jakby skupiają się w całości na tym, co jest ważne w grze. Jakby tam miałem wrażenie, że po prostu PUB idealnie stosuje tą zasadę 80-20, że po prostu, no, że jakby wybiera same sedno tej gry i jakby w to wszystkie siły przerobowe wrzuca, czyli właśnie jakby jak zaprojektować miasta w tej grze, jak zaprojektować strefy, ile która strefa trwa, jak się szybko zmniejsza, jakie są bronie, jakie jest strzelanie, to jest jakby istotne w tej grze, a cała reszta jest do przeżycia i w to jakby zupełnie nie angażują środków, przynajmniej jak póki co. Znaczy, ja nie do końca się zgadzam znowu, że ta oprawa jest byle jaka. Bo tobie się podobają brzydkie rzeczy. No, nie. Tomek, powiem ci tak. Ja jestem generalnie, przepraszam, bardzo estetą. Ja bardzo lubię ładne gry. Mi bardzo zależy na tym, żeby gry wyglądały ładnie. W przypadku PUBG to jest gra, w którą ja osobiście nie gram, tak? Ale ludzie grają na najniższych możliwych detalach. I to nie po to, żeby mieć mniej trawy, bo to już spatchowano w pierwszym patchu w ogóle, jaki chyba był do tej gry. Tylko po to, żeby mieć szybszą animację, bo to jest tutaj clue. Tak? Nie ładne tekstury, tylko to, żeby było więcej klatek i żebyś ty miał większą szansę na to, żeby trafić przeciwnika i mieć na nim przewagę technologiczną, że tak powiem. Mm-hmm. Więc jakby zgadzam się z jednej strony z Tomkiem w 100%, że tak, tutaj grafika czy animacja są drugorzędne i to ludzie mogą ja tam akurat uważam, że animacja tam poruszania jest spoko, biegania z bronią jest spoko, takie rzeczy jak tam trzymanie broni. Fatalnie jest, jeżeli chodzi o skoki, no bo to jest tam zupełnie nieopracowane i właśnie zdaje się, że przede wszystkim nad tym teraz się skupiają, czyli na zrobieniu całego jakby setu animacji skoków przez różne przeszkody, wspinania się, także wyskakiwania przez okna na przykład, co też nawiasem mówiąc bardzo zmieni taktykę i metę w tej grze, tak? Metagame. Będzie zupełnie nowa gra, jak tylko wejdą te animacje. Ale i tak jest lepiej niż schodzenie po drabinie w DayZ, więc jakby... Na przykład, tak? Ileż razy złamałem sobie nogi w DayZ na drabinie, to nie pomnę po prostu, albo drzwi zamykanie. Tutaj wszystko działa, w sensie tutaj nie masz bugów takich, które ci na przykład, że zdarzają się oczywiście jakieś sporadyczne, ale nie masz czegoś takiego, jak ja miałem, słynna moja historia, co się strasznie ze mnie koledzy śmiali, jak znalazłem w końcu swojego wymarzonego Barretta, i schowałem się pod mostem, po czym się podniosłem pod tym mostem i umarłem, bo skręciłem sobie kark. Tak? To w tej grze nie masz takiej sytuacji, że sobie złamiesz nogi, zamykając drzwi albo wstając w jakimś miejscu. No, ona jest czasem... bardzo, ona jest wyczyszczona. Są bugi, tak? Bugi na zasadzie pojedyncze, ale nie masz takiego jakby persistent problemu. O, właśnie Karol Krok z Plastika zaczął grać PlayerUnknown. Just to prove the point. A grafika, jeżeli chodzi o samą paletę barw, że tak powiem, mi to siedzi, tak? Mi ta prostota siedzi, bo ona jest niesamowicie funkcjonalna. Wiesz co, ja tam po prostu nie widzę palety. Dla mnie ta gra graficznie to jest taki random trochę. Jakbyś wziął studentów i kazał im zrobić grę asetami z Unity Store'a, to myślę, że powstałoby coś niewiele brzydszego. To prawda. Styl uważam, że to jest bardziej przemyślane niż wygląda. Bo ona jest przejrzysta, no ona jest bardzo, bardzo... Mój kolega napisał, że ma taki problem, że się zablokował w drzwiach. A czyli zdarzają się błędy, absolutnie. Ale tak jak mówię, no i zwłaszcza teraz to widać też przy screenach z nowej mapy i przy tym, co zrobili teraz z tymi nowymi porami dnia, że oni myślą o tym i jakby jest to też ulepszane z gry, z patcha na patch.
Jest też nawiązanie, to też jest fajna rzecz, ona jest bardzo dobrze wspierana w tym Early Accessie. Mają plan, żeby wydać ją w pół roku, czyli w 6 miesięcy. Na razie w 3 miesiące zrobili ją od bardzo zabagowanej grywalnej do mało zabagowanej grywalnej i do tego naprawdę już ładnie zaczęło się z optymalizacją. W sensie już teraz nie ma tam jakichś dropów strasznych, tak jak były wcześniej. Więc to jest też jej duża, duża zaleta. Moim zdaniem ona wyjdzie, to będzie przykład gry, która wyjdzie z Early Accessa. Masz, Tomek, gdzieś tą listę gier z tej naszej, z naszych notatek? Które nie wyszły nigdy z Early Accessa? W skrypcie jest? A, nie wiem chyba, o co ci chodzi gdzieś tam. Dobra, już. Czekaj, czy ta tabela? No. Dobrze, mamy to, jadziesz. Bo to wiesz, to jest... To fajnie moim zdaniem pokazuje, że właśnie te gry w zasadzie co do jednej, one żadna nie wyszła z jednej. Tak, znaczy jedna chyba wyszła z Early Accessa, ale już po tym jak umarła, ten Down to One. No i ten Last Man Standing wyszedł z Early Accessa, ale nie wiem, czy coś to w nim w sumie zmieniło i też nie wiem tak naprawdę jaki jest sens tej gry poza byciem klonem Paba, ale każda jedna gra co do sztuki Early Access i w zasadzie utkwiła w nim. Dlatego... King of the Kill też. No. Tylko pamiętajmy, że patrzcie, Last Man Standing, tak? Jaki jest sens jej istnienia poza tym, że jest klonem Paba? Ta gra ma 11 tysięcy reviewsów, co znaczy, że sprzedało się statystycznie rzecz biorąc około 70 tysięcy kopii tej gry. Ja bym zabił za taką sprzedaż. Prawda. Ale... Zginąłbyś za nią? Wolałbym zabić. No tak, pamiętaj, że Last Man Standing jest darmowy, jest, tylko ma jakieś itemy płatne. Aha, dobra, kurde. Aj, to mój point was not proven. Poczekaj, zobaczmy. Kijowe Tekali. 545 tysięcy. No, więc jakby no. To jest taki gatunek, kurczę, który gdzieś tam... oczywiście DayZ w ogóle, bo to już od Survivali też nie wychodzą z Early Accessu. To już, oczywiście są takie jak DayZ, że już chyba się nikt nie da nabrać, że to kiedykolwiek wyjdzie z Early Accessu, bo nie wyjdzie. Albo wyjdzie na zasadzie, że ktoś tam kliknie, że... Ale nic się jakby nie zmieni, tak, w tej grze. Gra umarła. Jest to jakieś tam pewne oszustwo, ale poza tak naprawdę tym DayZ, no to... Większość graczy się na to jakby godzi tak długo, jak ma te emocje. Ark Survival Evolved jest świetnym przykładem tego, że to może działać, tak? Zresztą to jest chyba... To jest w ogóle gra, która, Jezus Maria, ona kosztuje 80 euro. Co? Nie, da, Ark, tak? 70, przepraszam. 70 euro kosztuje i ma 113 tysięcy reviewsów. I to jest gra, która do której, do Early Accessa, do której wyszło płatne DLC, tak? Więc... Która gra? Easy? Nie, Ark Survival. Okej. Więc generalnie, no bo to jest taki typ, to jest taki jakby, to był taki PUBG Survivali, bo wtedy, kiedy wychodziły wszystkie rasty i tego typu rzeczy, które chciały po prostu tam Seven Days, coś tam, wszystkie... Seven Ways to Die? No, coś takiego. Cała ta fala po DayZ Early Accessowych Survivali. I to było też tak na zasadzie, a nikt nie powtórzy sukcesu DayZ. Bam, Ark Survival Evolved, tak? Więc jakby, no da się, no. Więc teraz ludzie będą mówili, dobra, to co możemy zrobić, żeby powtórzyć PUBG? Jestem ciekaw. Bo ja na przykład nie mam potrzeby grania w żaden Battle Royale, bo jest PUBG i tak naprawdę jedyne, co może sprawić, żebym przestał grać, to moi znajomi musieliby przestać grać i ktoś mi musiał powiedzieć, hej, bo wiesz co, bo jest lepsza gra i już wszyscy grają w tamtą. No to wtedy no tak, ale to jest, wiesz, myślę, to jest też duże ryzyko jakby w tym gatunku, bo jak właśnie spojrzysz na tą tabelkę, to są gry, które mają niecały rok nawet, a są już martwe praktycznie, no bo jeżeli w grze, w której potrzebujesz mieć 100 osób, żeby zacząć mecz, masz, wiesz, 200 osób w piku na Steamie, no to znaczy, że masz gdzieś parę... Gdzieś tu na pewno jest ten gif tego Woody'ego Charlestona, kasę pod dolarami sobie ociera łzy, że po roku już nikt nie gra w grę, na którą ktoś zarobił dziesiątki milionów dolarów, nie? Pamiętajmy, że to nie są produkty, które mają zarabiać in-game jakimiś tam in-app purchase'ami i tak dalej, to są full price'y
czy tam indie full price i tak dalej, to już teraz to już jest bardziej odcinanie kuponów, nie? Są przypadki, które oczywiście nie zadziałały i są ewidentnie failem, jak na przykład Evolve, tak, który wydaje mi się, że były dużo większe oczekiwania, ile on zarobi przy tej kampanii marketingowej i tak dalej. Więc oczywiście da się to sfailować. To nie jest tak, że jaki byś nie zrobił multiplayer, to będzie dobrze, byleby sprzedać w pierwsze parę miesięcy ileś tam kopii. Nie, no da się sfailować, wiadomo. Da się sfailować grę nastawioną tylko na multiplayer niszową. Nie, Tomek? Ja kochałem Evolve'a, miałem w nim mnóstwo godzin, się świetnie bawiłem z kolegami. To prawda, żeśmy mieli takie jazdy, tam po prostu było tak super. Tylko miałem czteroosobowy team i inaczej sobie nie wyobrażam w ogóle w to grać, chyba że potworem. No, ale... Ja we Wolfie ciągle mam więcej godzin niż w PUBG. Aha, czyli też byłeś fanem. Byłem wielki, tylko że ja byłem potworem. Wielkim fanem byłem, ale grałem solo. Właśnie nikt z moich znajomych, wszyscy się pukali głową. A myśmy grali we cztery. Wszyscy się pukali na zasadzie, czemu ty grasz w tą grę? I modliliśmy się o dobrego potwora, bo zwykle się trafiał jakiś bot i wiesz, i była katastrofa, i zabijałeś go w pierwszej fazie. Dobra, czy mamy coś jeszcze o Players Unknown? Ktoś jeszcze chciałby... Ja mogę podsumować z mojej strony, jakby już zrobić takie podsumowanie, że ja nie dziwię się zupełnie sukcesowi tej gry, patrząc rzeczywiście na historię człowieka, który ją zrobił i na to, jak to było wymyślone, jak to jest wymyślone, jak wymyślone jest wylaunchowanie tej gry, bo to jest też bardzo ważne. Mówię, no jakby ona odniosła sukces na launchu, dlatego że wszyscy w nią grali z tych dużych streamerów. Oni mieli early access, zostali przez niego do tego jakby zaproszeni do tego, żeby w to grać. Jeszcze w betę, tam są nawet filmy z bety. I nie jest przypadkiem, że ona się zrobiła tak popularna na Twitchu. To połączone z tym, że ona jest po prostu bardzo dobrze zrobiona. Ona jest dobrze wymyślona, dobrze wyprodukowana. Ma swoje wady oczywiście, ma brzydką grafikę, niech będzie Tomek, ale nie jestem zdziwiony jej sukcesem. Jeszcze jedną rzecz, której żeśmy zupełnie nie poruszyli, czyli sportowego aspektu tej gry. No. Moim zdaniem to nie jest temat na e-sport tyle, co na show telewizyjny w stylu to, co zawsze żeśmy oglądali, czyli Running Man, tak? Właśnie Battle Royale, Hunger Games, które też żeśmy wspominali, to jest to. Tak? Czyli bardziej na zasadzie takiego telewizyjnego, dziwnego show. Bardzo appealing moim zdaniem do oglądania przez wszystkich tych powodów, które żeśmy wymienili, czyli połączenia skilla z tym elementem losowości przy otwieraniu tych drzwi i że wypadnie ci fajny loot. Tak? To dlaczego gramy wszyscy w World of Warcraft czy w Diablo, a z drugiej strony właśnie ten element skillowy, czyli oglądanie tych gości, którzy potrafią grać, widać, że tej taktyki mają swoje, że są dobrzy skillowo, bo dobrze strzelają. To są powody sukcesu tej gry and it will be even bigger, jak wyjdzie w końcu, jak wyjdzie z Early Accessu. So, natomiast myślę, że też powiedziałeś o jednej rzeczy, która może być problemem, gdybyś chciał jakby wyciągnąć lekcję z puba dla siebie. Bo jednak gra, w której potrzebujesz setki ludzi do postawienia gry, jednocześnie jest grą, która ci bardzo ogranicza wiele spraw. No bo na przykład masz w tej chwili w pubie taki system jakiegoś modowania gier. W sensie, że możesz sobie stworzyć customową grę z określonymi tam z pewnymi ograniczeniami, część przedmiotów jest dostępna, część niedostępna, sam ustalasz, jakie są zespoły. Natomiast jest to niedostępne dla publiki, jest to dostępne w tej chwili tylko dla tam wybranych streamerów, właśnie jakby z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jeżeli miałbyś różne tryby gry, czyli na przykład powiedzmy jakiś tryb hardkorowy, gdzie nie masz kamery trzecioosobowej, czy jakiś tryb zombie, potem kombinacja, hardkorowe zombie i tak dalej, to w tym momencie ci się to zaczyna dzielić na coraz więcej jakichś odłamów i w którymś momencie będziesz miał po prostu, no w tej chwili nie, bo w tej chwili gra jest mega popularna, ale no z czasem pewnie ta ilość graczy będzie tam malała i w którymś momencie może się, już wiesz, nie będziesz czekał 5 sekund na to, żeby ci się gra zebrała, tylko będziesz czekał na przykład 5 minut. Jak już będziesz czekał 5 minut, to ta ilość graczy zacznie odpływać już masowo. Natomiast też te customowe gry, jeżeli grasz w to sam, albo grasz tam, wiesz, w grupce czterech znajomych, one nie mają sensu, no bo jakby mało kto ma, wiesz, jest
przynajmniej ja w moim jakby środowisku, tam nie za bardzo znam ludzi, którzy nagle by zebrali setkę znajomych do zagrania, wiesz, w grę teraz, więc poza streamerami to nie za bardzo tutaj też jest jakby zastosowanie tego. Ale wiesz, że jest na to sposób i mam nadzieję, że ci goście z Bluehole o tym pomyślą, bo Riot to zrobił. Riot zrobił sezonowość po prostu trybów dodatkowych. Oni zrobili, bo tu w 100% masz rację i oni też to zauważyli, że dodawanie nowych trybów do gry rozbija community, na, jakby je atomizuje, że tak powiem, tak, i wydłuża matchmaking w innych trybach. W związku z czym jak są jakieś tryby takie specjalne właśnie, nie wiem, wymyślę, to są dorzucone jako sezon i tam na przykład wydarzenie sezonowe są tylko przez tydzień albo przez dwa tygodnie. Więc jeżeli będzie tak samo w PUBG, czyli że na przykład dodadzą te zombie, ale one będą uruchamiane tylko na Halloween na przykład, to w tym momencie się uda jakby zwalczyć ten problem. No to może mieć. Czy można jeszcze robić, oczywiście to nie zawsze dobrze działa, bo nie wszyscy lubią wszystkie tryby, ale no większość gier teraz po prostu robi tak, że nie pozwala ci wybrać trybu, jeżeli mają problem z matchmakingiem. Czyli po prostu nie wiesz, do jakiego trybu się dołączysz, tak? Matchmaking jest wspólny i dołączysz się do tego, co akurat, że tak powiem, właśnie się odpala, nie? Żeby nie dzielić tego community. Zresztą, co wy wiecie o problemach z matchmakingiem? Zrobiliśmy VR-ową grę PC only, multi, która ma daily active users 150 i dzienny komentarz to jest na zasadzie: ej, fajna gra, wygląda super i w ogóle, tylko jakoś nie umiem się z nikim połączyć i tak dalej, nie? Jakby, a my, we're working on it, a do tego czasu to zagraj z przyjacielem. Więc generalnie rzecz biorąc, no 150 daily active users, to jest problem, a nie tam jakieś, kurde, tryby. No, tym optymistycznym akcentem ja mogę zakończyć. Chłopaki, kończymy? No. Ja muszę iść grać w Kuba, więc nie wiem. Znaczy, no, ja widzę, Borys, że mogli jeszcze... Że ile można o tym gadać, choć grać. No, nie, ja widzę, fajnie, że... Ja się cieszę, że to nie jest czterogodzinny odcinek, naprawdę. No bo ileż można mówić, że to dobra gra jest? No, dobra. Ta, wiecie, no, co, to ja widzę... Zagrajcie, bo warto. Że chciałem tak na koniec, bo widzę, że w planach mieliśmy podsumowanie najlepszej akcji w grze, natomiast myślę, że tam akcja akcją. To, że w ogóle mamy takie wspomnienia z tej gry i jakieś konkretne akcje, które pamiętamy, jest też dlatego, że mimo wszystko, wszystko co w tej grze się takiego fajnego dzieje, czyli już nie mówię nawet o wygraniu w solo, bo to jest jakby już zupełnie święto, ale nawet, że komuś się uda fajnego headshota zasadzić, wszystko to są bardzo cenne rzeczy, bo one się tak nie dzieją ciągle. Więc dzięki temu za każdym razem, kiedy coś takiego fajnego jest, że znajdujemy super broń, czy w jakiejś nietypowej sytuacji kogoś jesteśmy w stanie zabić, to wszystko jest dużo cenniejsze niż w grach, w których, wiesz, te rzeczy robimy co 10 sekund. Myślę, że to jest też jakby... No, zgadzam się, tylko że to jest właśnie to, że nie robimy tego co 10 sekund i co 7 godzin. Tak? No jakby tak. Mówię, ten PUBG właśnie znalazł ten złoty środek. Tak. No a jeszcze ponieważ ta gra jest o bragging rights, to na koniec, żeby wyłożyć moje bragging rights, 4 wygrane w ciągu 75 meczy i nie jestem jakoś specjalnie dobry, nuby. W tym sezonie mam, a łącznie solo wygrałem chyba 7 albo 8 razy, okay. Czego jestem bardzo dumny. Jest. Ja odkryłem, że po prostu zbytnio się stresuję w konfrontowych sytuacjach i najlepsze akcje wychodzą, i to są akcje typu, że wyskakuję sam na 3 osoby i wszystkich zabijam, są wtedy, kiedy na samym początku gry ginie nam 1 albo 2 osoby. I my stwierdzamy, wiecie co, nawet minuty nie ma, chodźcie, wyjdźmy do lobby, żeby oni nie czekali 40 minut na nas, nie? I my sobie wtedy mówimy, ale bez sensu wychodzić do lobby, to po prostu jeszcze zabijmy tych, co zabili nam ziomów, albo jakby... Po prostu pójdźmy tak na lajcie, tak żeby zginąć. I się okazuje, że jak ci nie zależy na tym, czy wygrasz, czy nie, i czy przeżyjesz, to masz najlepsze akcje i najlepszą efektywność. To jest niesamowite.
To się może fajnie bawić. Tu jest fajnie, nawet jeżeli ci się nie uda pozabijać masę ludzi, to jak grasz zwłaszcza ze znajomymi, uda wam się zrobić jedną fajną akcję w trakcie całego tego, całej rozgrywki, to jest też, wiesz. Padło jeszcze takie pytanie, jak wygląda sytuacja właśnie z cheaterami w PUBG? Na pewno istnieją. Ja nie spotkałem. Ja nie spotkałem, tak. Albo jakby, nie wiem, że spotkałem. Albo nie wiem, że spotkałem. W sensie 100% za każdym razem udało mi się ten cheater, jeżeli był, to udało mu się mnie oszukać, że po prostu był dobry. I to na pewno dlatego nie wygrywam. Bo jest dużo też nie mamy chyba wystarczającego rankingu, żeby trafiać na mecze z cheaterami, bo jednak gra dobiera ludzi, wiesz, w mecze na podstawie tego twojego skora, który jest na podstawie, które miejsce zajmujesz w grze, ilu ludzi po drodze zabiłeś. I jeżeli grasz na cheatach, no to oczywiście te wskaźniki będziesz miał dużo wyższe, więc będziesz miał też większą szansę wpaść właśnie w mecz z cheaterami. A jeżeli grasz na takim przeciętnym poziomie, no to nie zdarza się. To nikogo. Cheaterów nie obchodzisz wtedy. Napisał, ale są czasem, ale mało ich jest i są szybko banowani. Ale niesamowite, bo ktoś napisał, nie gram w PUBG, bo od czasu Taerna mam awersję do grania w multiplayer. Taern to jest polskie MMORPG webowe. No. Nie wiem, no ciekawy ten. Ciekawa motywacja. Tak, coś się zadziało, stary, wiesz, zostawmy. No. Dobrze. Ja też nie chcę za Rocka męczyć, bo to stałyby walec, spoko. Słuchaj, twoje sprawy, wiesz, nie ma problemu, stary. Kończymy? Kończymy. W co gracie? Tak, ja idę grać w PUBG. Ja idę grać w PUBG. Tak jest. Dobrze. Karol z Borysem czekają. Tomek, jeszcze cię namówimy. Jeszcze cię namówimy na PUBG. To jest świetna strzelanina, Tomek, naprawdę. Ona jest po prostu świetną strzelaniną. Może chcesz zrobić przegranych, w których, pamiętasz, oryginalny i przegrani tam bardzo dawno temu, to był bodajże jeden z pierwszych odcinków, było Dying Light'cie. Tak, że to ktoś pierwszy grał. W ogóle, pierwszy ever. Tak, no to... 8 marca 2000 tam coś. To można kiedyś podobny zrobić o PUBG. Fakt, nie mamy twórców PUBG tutaj, ale mamy wielu graczy. No właśnie trik polega na tym, że wiesz, ja w ogóle też kontaktują się ze mną z Jaroka ludzie, oni by bardzo chcieli. W ogóle gdybyśmy nie mieli pełnego składu dzisiaj, to, bo ja nie chcę wyrzucać devów ze streamu, to oni pytali mnie, czy ktoś z tego, może sam Rok, ale ja stwierdziłem chętnie, ale ten odcinek to już mamy obsadzony i mamy na niego dobry pomysł, także tylko ja to mam generalnie... Że motor pojechał. Brzmiało nie toś do końca toś jak odjechał, motor, ale spoko. Motory są dwa. Jest jeden motor, na którym się bardzo szybko, fajnie jeździ 130 na godzinę i się zabija, a na drugi jest z koszem i go łatwo wywrócić. I też jest super. Ale trzy osoby mogą jechać. Ale wiesz, jak się fajnie odwala, jak ci wjadą prosto pod ten, pod celownik. Oba motory to jest wczoraj miałem taką akcję na moście, tam na zachodnim moście na południe od tej, od Mylty. Tam od dołu, od wyspy, wiecie, gdzie baza w Sosnowce, gdzie jechali na nas i myśmy do... No. Rozumiecie. Junak. Junaki, tak. Nie, one są takie wypasione. Takie są. Dobra gra. Dobra, nie, słuchajcie, bo nie, no, panowie, ja jestem na głodzie. Najważniejsze rzeczy są dacie. Tak, w tej grze dacie. Jeździ się daciami. Coś miałem powiedzieć. A, tylko kończąc wątek, który... To jest inna formuła. I dlatego ja jeszcze nie mam pomysłu, jak to ugryźć, żeby to nie było ej, pograjmy w Minecrafta z ziomami. Spoko, coś pewnie kiedyś gdzieś, ale... Zagraj to solo. Zobaczysz. Upadek Tomka Gopa, część pierwsza, kuszenie. Bardzo dokładnie. Mi się podoba. Graj to solo, zobaczysz. Więc moi drodzy... machamy wszyscy. Ej, bo trzeba koniecznie, wszyscy do kamery. Tadek. No machajcie. Musimy mieć na thumbnaila. Okej. Okay. Jest. No, dobrze, mamy. Tyle, podsumowując, to był 52 odcinek Przegranych, w którym spekulowaliśmy na temat powodów sukcesu PlayerUnknown's Battlegrounds. Istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że w przyszłym tygodniu będzie DevTalk. Istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że to będzie DevTalk, który jest oczekiwany, lubiany, bo to nie pierwszy, ale tyle na dzisiaj. Więcej nie będę na razie
zdradzał. I tyle. Co? Dziękujemy w takim razie. Dziękujemy. Dzięki, dzięki wielkie. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia. Na razie.